dzisiejszym filmie zaprezentujemy, jak nasmarować zaparzacz w ekspresie do kawy Saeco. Regularna konserwacja zaparzacza jest bardzo ważna, ponieważ dzięki temu nie trzeba obawiać się o jego złe działanie. Należy cyklicznie czyścić go z resztek kawy i innych zabrudzeń, a także smarować poszczególne elementy, zwłaszcza uszczelki oraz części ruchome. Dzięki temu zaparzacz nie będzie się zacinał podczas parzenia kawy, a uszczelki pozostaną dłużej sprawne. To też gwarancja tego, że w ekspresie nie pojawi się pleśń. Najważniejsze elementy do smarowania to trzpin na spodzie, prowadnice wewnętrzne, uszczelka zaparzacza i dźwignia. Cały proces zajmuje tylko krótką chwilę, a jest gwarancją bezproblemowego działania urządzenia.